Słuchajcie, witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dzisiaj zaczniemy, słuchajcie, wyprawę kajakową. Trochę poszwędzamy się po lasach. Będzie to wyprawa kilkudniowa. W tych pięknych okolicznościach fauny i być może flory. Jak widzicie, za mną znajduje się zapora. Elektrownia wodna w Żydowie. W tej chwili przede mną, a za wami znajduje się wyspa na jeziorze właśnie, też fajna. Nie wiem, czy tam da się wejść, podpłyniemy zaraz. Słuchajcie, plan jest taki, że z tego jeziora wypływa rzeka Radew, która ma około 80 km. Trochę tutaj wiosłuję, żeby wam tutaj pokazać okolice. Plan jest taki, że spłynąć całą tą rzeką, te 80 km, dopłynąć do rzeki Parsenty. No, za mną, jak widzicie, jest wyspa. Też bardzo ładna, urocza. Dopłynąć do tej rzeki Parsenty i tam za rzeką Parsentą już popłynąć dalej do samego Kołobrzegu. Jestem dzisiaj pierwszy dzień na urlopie, słuchajcie. Wczoraj przejechałem, w sobotę wyjechałem samochodem z Anglii. Że przez 24 godziny zrobiłem 1600 km, aż jestem zmęczony. Ale nie chcę tracić dnia, więc pierwsze co to od razu sprzęt na samochód i w teren. Słuchajcie, w Polsce od miesiąca wielkie upały, około 30 stopni. Dzisiaj też wcale lepiej nie jest. Szkoda, bo myślałem, że będzie troszeczkę niższa temperatura, no ale okej, jest jak jest. Także słuchajcie, żeby nie przeciągać wstępu. Jest gorąco. Żeby nie przeciągać wstępu, po prostu biorę się za wiosłowanie i lecimy w teren. Słuchajcie, popłynąłem z tym dalej. To się okazało, że tam jest ślepa uliczka. I wszystko wskazuje na to, że ujściem z jeziora rzeki Radew jest po prostu ten chaszcz tutaj. W tym chaszczu jest tylko jedna wąska ścieżka, którą właśnie spróbuję wpłynąć. Po prostu o tej porze roku to jest wszystko zarośnięte strasznie. No cóż, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to się tutaj wyprawia? O, co jest? Przepraszam, tak kamerę trącam, ale muszę mocno wiosłem operować. Coś się widzę przerzedziło. Dobra, popłyniemy tutaj. Sobie wymyśliłem wycieczkę, co? No, słuchajcie, okazało się, że niepotrzebnie płynąłem przez te chaszcze. To jest dzisiaj zapora zrobiona. Teraz przerzucamy ten cały majdan. I informacja, ostrzeżenie. I tu zaczyna się właściwa rzeka. W zasadzie to trudno rzeką nazwać, bo to jest w miarę płytki, jakiś strumień. Ale cóż, słuchajcie. Jak mówiłem, zabieramy majdan. Muchy mnie oblazły, wszystkie dziadostwo takie. Fajnie, jest fajnie, cisza, spokojnie, mówię.
Będzie fajnie. Mam nadzieję, że na tej rzece za dużo nie będzie robactwa, bo tam już jest dużo cienia. Ale zobaczymy. Dobra, biorę klamoty i lecę. Miejsce postoju dla wędkarzy. Słuchajcie, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Rzeka. Pierwsze kilometry będą wyglądały właśnie tak. Nie wiem, jak to wam pokazać ładnie, ale muszę wam powiedzieć, że woda jest czyściusieńka. Idę stamtąd. Idę dosłownie, bo idę obok kajaka, słuchajcie. Może to będzie taki chyba spacer po rzece. Ciekawe. No. Nie wiem, ciężko mówić w ogóle o pływaniu w takich warunkach, ale cóż, będę brnął dalej. To jest, Krzysiu, uwaga dla ciebie właśnie. Dlaczego nie chciałem płynąć w dwie osoby kajakiem? To jedna osoba z ładunkiem i tak już jest wyzwaniem. A dwie osoby plus full ładunek, po prostu byśmy tutaj musieli wszystko ściągać, zakładać. I tak cały czas. No dobra, co? Nie ma co się bawić, trzeba lecieć dalej. Słuchajcie, wiosło podzieliłem na dwie części. Nawet nie ma miejsca, żeby wiosłować. Także widzicie, rzeka średnio pławna. Nie wiem, co mam powiedzieć. Bo to jest nie to. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo po całym dniu się okaże, że przepłynąłem raptem 10 km, a ja to chciałem zrobić w 4 dni. 5. Nie mam jak kamery trzymać, nie mogę statywu rozstawić, bo tu co chwilę jakieś gałęzie są, więc muszę go zaraz składać. Ale wiosłowanie to jest, słuchajcie, koszmar. Na szczęście dzisiaj, tak jakoś w ostatniej chwili, kupiłem te trzewiki do brodzenia w wodzie. Także, słuchajcie, takie trampeczki siateczkowe ułatwiają, bo zawsze można wejść i zaraz wodę z butów wylać. Ale jest masakra. Tu jest w ogóle jakieś rozlewisko. Dlatego jest ta woda trochę rozlana na boki. Ale takie coś przebrnąć, słuchajcie, to jest frajda. Zobaczcie, lilie kwitną tutaj. Takie rozlewisko większe trochę. O. Pałka wodna, trzewiki, kajak. Oczywiście mnóstwo robactwa. Ważki, nieważki. Gdzie mi tu gryzie ty wywłoko, ty? Widzieliście? Nie, no powolutku jakoś się płynie, ale to nie jest to, na co ja liczyłem. O, widzicie. Dobra, odkładam aparat, bo muszę jakoś to ominąć, dziadostwo. Miałem taki epizod już tutaj. Ała. No ładnie. Się wpakowałem. Dobra, słuchajcie, odkładam aparat, bo to naprawdę nie ma sensu.
Słuchajcie, po wyjściu z tych wąskich trzcinowisk pewnie dołączyły jakieś lokalne źródełka i strumyczki, bo rzeka stała się zdecydowanie szersza, bardziej pływalna. Także teraz już powiedzmy, że już się płynie z przyjemnością, bez wychodzenia z kajaku. Jest fajnie, fajnie, muszę powiedzieć. Tak, popływam jeszcze parę godzin i zobaczymy, jak mi się uda daleko dotrzeć. O. Także widzicie, drzewa jakieś powalone jeszcze są, a to już nie jest to, co było. Jest leniwie, słuchajcie. Za to zauważyłem na brzegach rzeki ślady zwierząt, tropy. Także się traktują tą rzekę jako wodopój w tym momencie. Dobra, słuchajcie, ja muszę złapać wiosło do rąk, niestety. Jest przeprawa. O, i utknąłem, dobra. Dobrze, trzeba stopy zamoczyć, przejść dalej i płyniemy. Słuchajcie, stary most kolejowy. Kiedyś wam opowiadałem, że z Koszalina biegła wąskotorówka. Akurat w te rejony też się zapuszczała. Także ten mostik ma już, no, 100 lat. Taka atrakcja na trasie. Słyszę jakieś głosy, pewnie na moście u góry, gdy ludzie siedzą. A przede mną jakiś bystrza wodny. Pewnie znowu trzeba będzie majtki zamoczyć. Więc wiosłujemy dalej. Uciekają przede mną. Nie chcę podpływać za blisko, bo z młodymi mogą być agresywne. Słoneczko świeci. Ciekawe, jak daleko jeszcze ze mną popłyną. Ponownie, słuchajcie, jestem styrany jak koń po pardubickiej. Z jeziora wystartowałem o godzinie 16. W tej chwili już jest po 21. Ilość drzew powalonych, słuchajcie, to jest po prostu liczba nie do opisania. Tylko wychodzisz, wchodzisz, przeskakujesz, szukasz. Po prostu masakra, jestem styrany, niesamowicie. Jest po 21, słuchajcie, no powoli zaczyna się robić już ciemno. Wypadałoby jakąś dziuplę zacząć szukać, żeby się rozbić obozem. Niestety chyba za późno tą imprezę dzisiejszą zacząłem, bo potem wypłynął rano. Jest duża szansa, żebym sobie spokojnie dopłynął do Mostowa, do tych naszych wysp. Tak, no nie wiem, w tej chwili gdzie się rozbije, bo takie tereny dosyć mało sprzyjające są. Tak to wygląda, słuchajcie.
trzcinowiska i takie tam klimaty. Ale muszę wam powiedzieć, że miałem okazję spotkać się z bobrem. Trochę tak na niesiedomca wyskoczył. Ale jak mnie zobaczył, tylko ogonem trzasnął i poszedł pod wodę. No ale powiedzmy, że zaliczony. To pod światło to słabo widać, ale słuchajcie. Nawet nie wiem, gdzie jestem, wiecie? Po prostu płynę przed siebie. Nie wiem, ile mi zostało kilometrów do Mostowa. Najlepsze jest to, że przez pierwsze 2 godziny sprawdziłem sobie w nawigacji. Pokonałem dystans 6,4 km. Po prostu śmiech. No i zobaczymy. Teraz jak widzicie, jest trochę lepiej. Trochę mniej drzew. O, rybki skaczą. Tak płynie się trochę szybciej. Ale zaczyna się robić chłodno. Kajak wygląda jak szambiarka. Jestem cały mokry. Jest po prostu masakra. No ale gdzieś dopłynę, no gdzieś muszę dzisiaj dopłynąć. Słuchajcie, czas rozpocząć dzień drugi. Wczoraj odbył się 2:15 w zasadzie już. Między tymi wszystkimi trzcinami wypatrzyłem jedno wzniesienie terenu. O tutaj. Szybko skorzystałem. W zasadzie już ciemność się zrobiła powoli. No. I tak już zacząłem wieszać swój hamaczek. Wam go pokażę zresztą. Aż była bardzo szybka akcja. Hamak już wieszałem, kończyłem wieszać po ciemku. Jest nawet ścieżka zrobiona, widać, ktoś tutaj często chodzi. Gdzieś tu kartkę nawet była, obiekt monitorowany. No cóż, będę w telewizji. W każdym bądź razie okazało się, że wczoraj zaliczyłem wpadkę, bo zdjąłem spodnie, żeby chodzić w wodzie, brodzić. To po prostu położyłem je na dnie kajaka. A tu, jak widzicie, szambo, szambo, szambo. O, jest puszka po Red Bullu, to ją zabierzemy. Może jutro. Niech trochę słoneczko tutaj nagrzeje, to przetrę kajak szmatą. Ale chodzi o to, że po prostu spodnie są jeszcze cały czas mokre i muszę poczekać, aż wyschną. W tym słońcu podejrzewam, że to zajmie może z pół godziny. No, a słuchajcie, a to o, mój zestaw do picia wody. Słuchajcie, hamak to jest firma Naturfan, jakiś tam chiński no-name po prostu. Tani, z moskitierą, zdaje egzamin. Jak widzicie, mam też tarpa, który jest od spodu podklejony folią termiczną. Ma swoje zalety i wady. Wadą jest to, że nie da się go skompresować do woreczka i zajmuje trochę miejsca. Ale zaletą jest to właśnie, że jest z folią, która naprawdę sporo robi. Dzięki temu, że jest 100% wodoodporny, nie muszę go rozpinać na boki. Robię taką taktyczną przekładkę. Koszulka spadła. Tutaj go wpinam po prostu za ucho karabinczyka. I mam po prostu swój zestaw do spania. Jak widzicie. Super sprawa. Z ciekawostek wam powiem, że w nocy, no nie powiem, że się wyspałem, bo po prostu się nie wyspałem, ale miałem gościa tutaj
I to słyszałem go, jak tupał tuż przy mnie. Ale włączyłem mu muzykę z telefonu. Chyba nie jest wielkim melomanem, bo sobie poszedł. Fajnie, bo sucho jest w tym miejscu i bałem się tego właśnie, że nie znajdę takiego dobrego miejsca. Ale okazało się, że jest wyśmienicie. Także słuchajcie, jest w tej chwili godzina 9. Ja tu jeszcze posiedzę z pół godzinki, może godzinę, i to wszystko wyschnie dobrze, przetrę to szmatą. No niestety nie mam ubrań na zmianę, więc muszę to jakoś wysuszyć. Zjem śniadanie i ruszam dalej. No dobra, słuchajcie. Ja już jestem gotowy do drogi. Śniadania zjadłem, ale bardzo ubogie, żeby szybciej się wyrobić. Że chcę jak najszybciej gdzieś dopłynąć, bo zrobi się bardzo gorąco. Pozbierałem klamoty, spakowałem się, przetarłem kajak, dopompowałem. I czas ruszać. Jak widzicie, spodnie założyłem na siebie, jeszcze nie są suche, ale już powiedzmy, że ujdą. Rzeka już się robi coraz szersza, więc teoretycznie nie będę musiał wchodzić do wody. Aczkolwiek jakieś wypadki mogą się zawsze zdarzyć. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie już dobrze. Ok, no to ruszamy w drogę. Jaka ciekawostka. Nie wiem, czy tam będzie widać na drzewie. Ktoś sobie stanowisko obserwacyjne zrobił. Ciekawe. Bo tu raczej nie chodzi o strzelanie do zwierzyny. Mimo wszystko ustrzelić coś na tym bagnie, to jeszcze trzeba po tą zwierzynę pójść, więc miałoby to jakiś taki słaby sens. Ale podejrzewam, że jakieś obserwacje natury jak najbardziej mają sens. Tak, widzicie, wygląda pływanie kajakiem tutaj. Sztywnym to by się przebił, ale gumiak się po prostu zatrzymuje. Przez kawałek gałęzi to można się zawsze czegoś złapać. Proszę bardzo. Zawsze jest tyle szczęścia, słuchajcie.
Znowu stoimy. Ale to akurat jest pikuś. Tak, co? Kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Coś. Podobnie gdzieś tam. Ciekawe, ile tu głębokości będzie. O, no, takie solidne pół metra, słuchajcie. A przy okazji, płynąc, znalazłem fajną miejscówkę na grilla. Muszę chyba tu przyjadę. Przy okazji. O Jezu, słuchajcie, powoli, powoli zbliżamy się do jeziora Rosnowskiego. Wbrew pozorom, całkiem sporo drzew jeszcze jest po drodze. Jest gimnastyka. Przeciąganie, przepychanie, wyciąganie z wody. Także myślę, że jak dopłynę do jeziora Rosnowskiego, sobie dopłynę do wyspy i tam sobie zrobię przerwę małą. Albo dłuższą, zobaczę. Trochę z siłą padłem. Nie zbiorę się do wiosłowania, żeby krzaczory się nie wbić. No i tu już jest prawie koniec dnia drugiego. Dochodzi 21. W zasadzie już nie ma co robić. Ja piję herbatkę z plantacji, słuchajcie, znalazłem plantację dzikiej mięty. Bardzo smaczna herbatka. Jutro wam ją pokażę, bo dzisiaj też mi się nie. To jest tak, słuchajcie, ja nie wiem, jak będzie dalej wyglądała moja wyprawa. Po pierwsze, jestem tak spalony od słońca, że nie wiem, czy jutrzejsza dawka słońca mnie nie zabije. A po drugie, sprawdziłem pogodę na jutro i zapowiadałem tutaj w regionie deszcze i burze, więc nie wiem, czy dla własnego bezpieczeństwa, jak tylko coś się zacznie psuć, czy po prostu nie pojechać do domu. No zobaczymy, zobaczymy. No szkoda by było, bo po dwóch dniach skończyć imprezę. No kiepska sprawa. Ale do takiej herbaty warto było. A może nie.
słuchajcie. Jest tam kilka liści brzozy. No i sporo mięty. Herbatka zrobiła się. No, w kolorze herbaty. Także dzisiaj, a jutro zobaczymy, słuchajcie. Ale jest cisza, spokój, mówię. Warto tutaj przyjechać dla takiego właśnie spokoju. I kolejny rok z rzędu, słuchajcie, nie ma komarów. Fenomen. Herbatka bez cukru. Powiedzmy, że nie chciałem w luksusach opływać na bilet. Także tak to wygląda. Raport sytuacyjny. Kapitalnie spok. Słuchajcie, jeżeli spodziewaliście się tutaj dnia trzeciego, niestety muszę Was rozczarować, ponieważ przez pierwsze dwa dni nabawiłem się takich poparzeń słonecznych, że w zasadzie dalsza wyprawa nie miała sensu, dlatego wróciłem do domu. Jego planu. Także słuchajcie, no nie wiem co mam powiedzieć. No bardzo żałuję. Miałem taki plan, żeby przez dwa dni spływać rzeką. Ile powiedziałem przez dwa dni? Dwa dni. Plan był taki, żeby przez pięć dni spływać rzeką. W zasadzie myślałem, że uda mi się dopłynąć bardzo, bardzo daleko, czyli aż do koło brzegu. Niestety jestem trochę zawiedziony, może nie, ale muszę zweryfikować swoje po prostu możliwości i plany. Gdyż po prostu jest nierealne przepłynąć dłuższy odcinek tą rzeką w takich warunkach, gdzie pełno drzew leży. No, o czym ja rozmawiałem? W każdym bądź razie, słuchajcie, trzeciego dnia obudziłem się dosyć wcześnie, do 9 rano zastanawiałem się, co zrobić dalej. W każdym bądź razie wyjście, słuchajcie, na słońce powodowało no, straszny ból poparzonych miejsc, więc do godziny 13 spędziłem praktycznie pod plandeką, wisząc w hamaku. Niestety było na tyle gorąco, że po prostu już ledwo zipiałem, pojechałem do domu, na drugi dzień okazało się, że mam objawy po prostu udaru słonecznego, zawroty głowy, problemy z żołądkiem, w zasadzie wszystko to, co się ma na kacu. Także słuchajcie, po czterech dniach przebywania w domu i kurowania się, wyszedłem pierwszy raz na słońce, dzisiaj też jest znowu ponad 30 i pierwsze co, to pojawiły się pęcherze na skórze, wszędzie woda płynie. Także no słuchajcie, jest po prostu gorąco. Ja mówię, ja dopiero doszedłem do siebie. Bardzo żałuję, bo chciałem naprawdę spędzić sporo czasu na tej wodzie. Pokazać Wam cały sprzęt. Większość z tego spływa tą rzeką, bo rzeka jest naprawdę piękna. Niestety się nie udało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku jakoś to się uda zorganizować lepiej, że będzie inna pogoda. Może nie tyle deszczowa, co po prostu będzie trochę chłodniej. Ale poparzenia są, słuchajcie, naprawdę straszne. To jest... Co mam powiedzieć? No, woda płynie.